Witam wszystkich widzów Tajemitów. Większość ludzi zna historię Atlantydy, legendarnego zatopionego kontynentu opisanego przez starożytnego greckiego filozofa Platona. Do dziś zdania są podzielone co do tego, czy tę historię należy rozumieć dosłownie, czy też traktować jedynie jako moralitet. Podobna historia występuje dalej na wschód, na subkontynencie indyjskim, chociaż prawdopodobnie jest mniej znana w porównaniu z historią Atlantydy. To zaginiony kontynent Lemurii, często łączony z legendą o Kumari Kandam przez osoby posługujące się językiem tamilskim. Termin Lemuria ma swoje korzenie w drugiej połowie XIX wieku. Angielski geolog Philip Sclater był zdziwiony obecnością skamieniałości lemurów na Madagaskarze i w Indiach, ale nie w Afryce kontynentalnej i na Bliskim Wschodzie. I tak w swoim artykule z 1864 roku zatytułowanym Ssaki Madagaskaru, Sclater zaproponował, że Madagaskar i Indie były kiedyś częścią większego kontynentu i nazwał ten brakujący ląd Lemurią. Teoria Sclatera została zaakceptowana przez społeczność naukową tamtego okresu jako wyjaśnienie sposobu, w jaki w czasach starożytnych lemury mogły migrować z Madagaskaru do Indii i odwrotnie. Jednak wraz z pojawieniem się nowoczesnych koncepcji dryfu kontynentów i tektoniki płyt, propozycja Sclatera dotycząca zanurzonego kontynentu nie była już możliwa do utrzymania. Jednak idea zaginionego kontynentu nie umarła, a niektórzy nadal wierzą, że Lemuria była rzeczywistym kontynentem, który istniał w przeszłości. Jedną z takich grup są tamilscy nacjonaliści. Termin Kumari Kandam pojawił się po raz pierwszy w XV wieku w Kandam Puranam, tamilskiej wersji Skanda Puranam. Jednak opowieści o starożytnej krainie zatopionej przez Ocean Indyjski zostały zapisane w wielu wcześniejszych tamilskich dziełach literackich. Według opowieści była to część ziemi, która była niegdyś rządzona przez królów Pandiyan i została pochłonięta przez morze. Kiedy narracje o Lemurii dotarły do kolonialnych Indii, kraj przeżywał okres, w którym folklor zaczął przenikać wiedzę historyczną jako fakty. W rezultacie Lemurię szybko urównano do Kumari Kandam. Historia Kumari Kandam wydaje się być przepełniona sentymentami nacjonalistycznymi. Twierdzono, że królowie Pandiyan z Kumari Kandam byli władcami całego kontynentu indyjskiego, a cywilizacja tamilska jest najstarszą cywilizacją na świecie. Kiedy Kumari Kandam zostało pochłonięte przez ocean, jego lud rozprzestrzenił się po całym świecie i założył rozmaite cywilizacje. Stąd twierdzenie, że zaginiony kontynent był także kolebką ludzkiej cywilizacji. Ile zatem prawdy jest w historii Kumari Kandam? Według naukowców z Indyjskiego Narodowego Instytutu Oceanografii poziom morza był niższy o 100 metrów około 14,5 tysiąca lat temu i o 60 metrów około 10 tysięcy lat temu. Dlatego jest całkowicie możliwe, że kiedyś istniał most lądowy łączący wyspę Sri Lankę z kontynentalnymi Indiami. Ponieważ tempo globalnego ocieplenia wzrosło między 12 a 10 tysięcy lat temu, podnoszący się poziom mórz powodował okresowe powodzie. Spowodowało to zatopienie prehistorycznych osad, które znajdowały się wokół nisko położonych obszarów przybrzeżnych Indii i Sri Lanki. Tsunami, które miało miejsce 26 grudnia 2004 roku, wyraźnie pokazało niszczycielską siłę fal pływowych i spustoszenie, jakie mogą spowodować towarzyszące im ulewy. Nie było to jednak nieznane starożytnym Tamilom, którzy od tego czasu okupowali południowe Indie. Ich tradycje nawiązują do rozległych krain, które zostały zatopione w odległej przeszłości i które istniały niegdyś na Oceanie Indyjskim na południe od Kania, Kumari czy przylądka Komorin. Rzeczywiście mieli słowo na określenie takich wydarzeń. Nazywali to Kadatkol, co oznacza morze pożerające ziemię. Nazwa zaginionych krain to właśnie Kumari Kandam. W czasie tych powodzi były one domem dla wysokiej cywilizacji tamilskiej, która była gospodarzem pierwszego i drugiego tamilskiego Sangamu, czyli Akademii Zaawansowanego Nauczania. Dzięki takim Sangamom kultywowano i wspierano język i literaturę tamilską, a także filozofię i kulturę.
Dzieła tych dwóch sangamów zaginęły, gdy miasta, w których zostały stworzone, zostały zalane przez ogromne powodzie. Chociaż tradycja tamilskich sangamów i potopy, które je zniszczyły, przetrwały, aż do niedawna nie było żadnych dowodów historycznych na ich poparcie. Historie o tych katastrofalnych wydarzeniach mogły być przekazywane ustnie z pokolenia na pokolenie i ostatecznie spisane jako historia Kumarikandam. Jednym z dowodów potwierdzających istnienie Kumarikandam jest most Adama, zwany także mostem Ramy. Łańcuch wapiennych mielizn składających się z piasku, mułu i małych kamyków położony w ciśnienie Palk, rozciągający się na 28 mil od kontynentalnych Indii po Sri Lankę. Kiedyś uważano, że ten pas lądu jest formacją naturalną. Jednak inni twierdzą, że zdjęcia wykonane przez satelitę NASA przedstawiają tę formację lądową jako długi, zepsuty most pod powierzchnią oceanu. Istnienie mostu w tym miejscu potwierdza także inna starożytna legenda. Ramayana przekazuje opowieść o Sicie, żonie Ramy, przetrzymywanej w niewoli na wyspie Sri Lance. Rama zaleca realizację ogromnego projektu budowlanego, polegającego na budowie mostu, którym będzie mógł przetransportować swoją armię Vanara, ludzi małp, przez ocean na Sri Lankę. Podobnie jak w przypadku większości tak zwanych mitów, wydaje się prawdopodobne, że w starożytnych legendach tamilskich o Kumarikandam jest przynajmniej trochę prawdy, a ile tak naprawdę prawdy w tym jest, nie zostało to jeszcze ustalone. Lecz nie tylko most Adama świadczy o istnieniu Kumarikandam. Obecny stan rzeczy znany historii, z której wyłaniają się pewne dowody, jest tak, że mówi się, że historia Tamilów rozpoczęła się w okresie prehistorycznym lub co bardziej akceptowalny w okresie protohistorycznym około 500 lat przed naszą erą. Kultura tamilska, drawidyjska, związana ze stanowiskami megalitycznymi w miejscach takich jak Adityanallur w dystrykcie Tinevele w Tamil Nadu i po drugiej stronie ciśniny Palk, Pomparippu w południowo-zachodnim Ilanka na Sri Lance jest uważana przez historyków, archeologów za należącą do ludu Drawidów, których pierwszymi i najważniejszymi przedstawicielami byli wówczas Tamilowie. Znaleziska z Adityanallur, choć datowane wcześniej na około rok 300 przed naszą erą, obecnie trwające wykopaliska z wykorzystaniem zaawansowanych technik datowania wykazały, że pochodzą z 1700 roku przed naszą erą. Archeolodzy badający inskrypcje na kamieniach i artefaktach donieśli niedawno na tej podstawie, że cywilizacja tamilska istniała ponad 4000 lat temu. Następnie powiedzieli, że cywilizacja tamilsko-drawidyjska, która rozpoczęła się w dzisiejszym Tamil Nadu, rozprzestrzeniła się stamtąd na inne części świata, ponieważ uważali Adityanallur za kolebkę cywilizacji tamilskiej. Dane językowe dotyczące tamilskiego i innych istniejących języków Drawidów również potwierdzają jedynie ruch z południa na północ rozprzestrzeniania się tych języków, ponieważ okazuje się, że tamilski jest językiem ojczystym. Jednakże ten obecny stan wiedzy został zaskakująco podważony z innej strony w związku z niedawnymi podwodnymi znaleziskami archeologicznymi dotyczącymi zaginionego tamilskiego kontynentu Kumarikandam. To, co ujawniają te odkrycia, choć w chwili obecnej odkryto jedynie wierzchołek góry lodowej, że tak można powiedzieć, to istnienie zaginionego kontynentu i zaginionych miast w epoce przedpotopowej sięgającej jeszcze przed stopieniem się ostatniego kawału lodu w epoce lodowcowej i zalaniu tych ziem przez ocean. Dotychczasowe dowody wskazują na istnienie konstrukcji stworzonych przez człowieka na głębokości 23 metrów pod poziomem morza, 5 km od wybrzeża Tarangambadi Pompuhar w pobliżu Nagapattinam w południowych Indiach. Oblicza się, że jego istnienie na takiej głębokości miało miejsce ponad wiele tysięcy lat temu. Wiąże się to z geologicznymi dowodami na takie wydarzenia w tamtym czasie, a także z tamilskimi tradycjami pierwszych dwóch tamilskich sangamów, o których mówiliśmy wcześniej. Pojawiające się dowody archeologiczne i geologiczne okazują się historycznym potwierdzeniem tego, że cywilizacja tamilska, która osiągnęła swój szczyt w czasie tych dwóch tamilskich sangamów, miała swój początek 11 tysięcy lat temu, czyli około 9 tysięcy lat przed naszą erą.
Jakie są obecnie dostępne dowody, czy to archeologiczne, geologiczne, czy inne, które uzasadniają tradycję Kumarikandam? Zgodnie z tradycją Kumarikandam, w ciągu zaledwie 11 tysięcy lat Pandyanie, historyczna dynastia królów tamilskich, utworzyli 3 tamilskie sangamy, aby krzewić miłość do wiedzy, literatury i poezji. Sangamowie byli źródłem kultury tamilskiej, a ich główną troską było udoskonalenie języka i literatury tamilskiej. Pierwsze 2 sangamy nie znajdowały się na terenach dzisiejszych południowych Indii, ale na przedpotopowej ziemi tamilskiej na południu, która w starożytności nosiła nazwę Kumarikandam, dosłownie kraina dziewicy lub dziewiczy kontynent. Siedziba pierwszego sangamu znajdowała się w mieście o nazwie Thenmadurai, południowy Madurai. Patronowało mu kolejnych 89 królów i miasto to przetrwało nieprzerwany okres 4400 lat, podczas których zebrano ogromny zbiór wierszy i literatury. Pod koniec tego złotego wieku pierwszy sangam został zniszczony, gdy powstał potop, a sam Madurai został połknięty przez morze wraz z dużą częścią obszaru lądowego Kumarikandam. Jednak ocaleni, oszczędzając część ksiąg, mogli przenieść się dalej na północ. Założyli drugi sangam w mieście zwanym Kavatapuram, który trwał 3700 lat. Ten sam los spotkał także to miasto, kiedy ono również zostało połknięte dosłownie przez morze i utraciło na zawsze wszystkie swoje dzieła, z jednym wyjątkiem – Tolkapiyam, dzieła poświęconego gramatyce tamilskiej. Po zalaniu Kavatapuram ocaleni ponownie przenieśli się na północ do miasta utożsamianego ze współczesnym Madurai w Tamilandu, znanego wówczas jako Vada Madurai, północny Madurai. Trzeci sangam trwał przez okres 1850 lat i większość uczonych zgadza się, że sangam zakończył się w 350 roku naszej ery. Literackie dowody zaginionego kontynentu Kumarikandam pochodzą głównie z literatury trzeciego tamilskiego sangamu i oparte są na pismach historycznych. Wiele z nich odnosi się do zaginionych ziem tamilskich i potopów, które według starożytnych ludów pochłonęły te ziemie. Na przykład Silapathikaram, dobrze znane tamilskie dzieło literackie, wspomina, że rzeka Prahuli i góra Kumari, otoczona wieloma wzgórzami, są zanurzone przez szalejące morze. Inne dzieło literackie, Kalitogai, w szczególności odnosi się do króla Pandy, który utracił terytoria na rzecz morza i zrekompensował straty, podbijając nowe terytoria od władców Hera i Hola na północy. W swoim komentarzu do Tolkapiyam Nahinar Kiniyar wspomina, że morze zatopiło 49 nadus okręgów na południe od rzeki Kumari. Adyar Kunelar, średniowieczny komentator, twierdzi, że przed powodziami zalesione i zaludnione tereny pomiędzy rzekami Prahuli i Kumari rozciągały się na długości 700 kawathamów, czyli na odległości około 1500 mil. Jak zauważył profesor Sanderam, tradycja utraty rozległego kontynentu w wyniku potopu morskiego jest zbyt silna w starożytnych klasykach tamilskich, aby można ją było zignorować w ramach jakichkolwiek poważnych dociekań. Odkrycie dokonane przez zespół archeologów morskich z Indyjskiego Narodowego Instytutu Oceanografii NIO w marcu 1991 roku zaczęło powodować radykalne zmiany. Pracując na morzu u wybrzeży Tarangambadi, Pompuhar w Tamilandu, niedaleko Nagapattinam, statek badawczy wyposażony w sonar ze skanowaniem bocznym zidentyfikował obiekt wykonany przez człowieka i opisał go jako konstrukcję w kształcie podkowy. W 1993 roku zbadano go ponownie i archeolodzy nurkowie z NIO ogłosili, że konstrukcja w kształcie litery U leży na głębokości 23 metrów i około 5 km od brzegu. Znaczenie tego odkrycia polega na tym, że jest to konstrukcja znacznie starsza niż wszystkie odkryte wcześniej. Późniejsze badania przeprowadzone przez Grahama Hancocka i jego zespół, który współpracował z doktorem Glennem Miley, specjalistą od izotacji lodowcowej i zmian poziomu morza wywołanych zlodowaceniami, wykazały, że obszary na głębokości 23 metrów zanurzyły się około 11 tysięcy lat przed obecnym czasem lub 9 tysięcy lat przed naszą erą.
Historyczne znaczenie tego faktu polega na tym, że sprawia on, że budowla w kształcie litery U jest o 6000 lat starsza od pierwszej monumentalnej architektury Egiptu, czy starożytnego Sumeru, czy też Mezopotamii w dzisiejszym Iraku, datowanej na około 3000 lat przed naszą erą i tradycyjnie uważanej za najstarszą cywilizację starożytności. Geolodzy z Durham pod przewodnictwem doktora Glena Milne pokazali na swoich mapach, że południowe Indie rozciągały się między 17 tysiącami a 7 tysięcy lat temu na południe poniżej przylądka Komorin Kanyakumari, obejmując dzisiejszą Ilankai, czyli Sri Lankę. Indie miały ulepszone połączenie przybrzeżne aż do równika. Mapy przedstawiają region tak, jak nie powinna go znać żadna historia ani kultura. Kształtuje się znacznie większa ojczyzna Tamilów sprzed tysięcy lat opisana w tradycji Kumari Kandam. Wspiera otwarcie tradycję powodzi Kumari Kandam, której akcja rozgrywa się w odległym okresie prehistorycznym od 12 do 10 tysięcy lat temu. Specjaliści od powodzi potwierdzają, że 12 tysięcy lat temu lub też 10 tysięcy lat temu wybrzeża Półwyspu Indyjskiego były większe niż obecnie, zanim zostały pochłonięte przez wznoszące się morza pod koniec ostatniej epoki lodowcowej. Tradycja Kumari Kandam, zawierająca opis zatopionych miast i zaginionych krain, przewidywała, że prehistoryczne ruiny, mające ponad 11 tysięcy lat, powinny leżeć pod wodą, na głębokościach i w miejscach u wybrzeży Tamilandu. Odkrycie NIO i obliczenia doktora Milne'a wydają sobie obecnie potwierdzać trafność tej prognozy. W tamtym okresie Ilankai, czyli Sri Lanka, była nieodłączną częścią południowych Indii. Jednakże na mapie zalewów sprzed 10,5 tysiąca lat widać, że wyspa na południe od Kanyakumari zniknęła w jednej kropce, a Malediwy uległy dalszemu spustoszeniu. Ale co ważniejsze, widać przesmyk morski oddzielający Tuticorin w południowych Indiach od Manar na terenach dzisiejszego Ilankai na Sri Lance. Jednak na mapie sprzed 7 tysięcy lat widać, że oddzielenie Ilankai Sri Lanki od kontynentu południowo-indyjskiego zostało zakończone w takim stanie, w jakim jest dzisiaj. Wydaje się, że odrębna egzystencja Ilankai Sri Lanki jako wyspy rozpoczęła się prawie 7 tysięcy lat temu, czyli około 5 tysięcy lat przed naszą erą. Obecnie około 9 tysięcy lat przed naszą erą na ziemiach tamilskich w południowych Indiach nie istniała żadna cywilizacja znana z obecnej historii. Jednak odkrycie konstrukcji w kształcie litery U przez indyjskich archeologów morskich prowadzi nas do poważnego rozważania, że było to dzieło cywilizacji, której archeolodzy nie zdołali zidentyfikować, ponieważ jej ruiny leżą głęboko zanurzone pod powierzchnią morza. Jednak pan Rao stwierdził w lutym 2002 roku, nestor indyjskiej archeologii morskiej, że nie sądzi, iż jest to odizolowana konstrukcja. Dalsze badania prawdopodobnie odkryją wokół niej inne konstrukcje. Choć wiadomo, że od 1995 roku nie prowadzono żadnych dalszych badań, można się spodziewać, że tsunami w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, które miało miejsce nie tak dawno temu, wznowi zainteresowanie znaleziskami. Socjoantropolodzy, archeolodzy, geolodzy i badacze historii tamilskiej mają szerokie pole do dalszych badań na ten temat. Biorąc pod uwagę, że pierwszy i drugi Sangam były złotym wiekiem twórczości literackiej, artystycznej i muzycznej wśród Tamilów, patrzymy na cywilizację, która osiągnęła bardzo wysoki poziom rozwoju, organizacji i awansu kulturowego już 11 tysięcy lat temu, począwszy od dnia dzisiejszego.